Hej, 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 witam serdecznie i dzisiaj zapraszam Was na takie krótkie haul na krótki haul zakupowy. Więc zaczniemy od Grześku. Grześki standardowo dla chłopców, zakupy z Biedronki i nie tylko, 9 plus 1 gratis, różne smaki. Takie tutaj, moi drodzy, świeczki zakupiliśmy ze względu na to, że jakiś czas temu nie było prądu, więc takie świeczki przydają się czasami w domu. Tutaj mam również świeczkę zapachową, a akurat wtedy było tak, że nawet zapachowej świeczki nie mieliśmy. Była po prostu jakaś awaria prądu, więc warto mieć takie zwykłe świeczki. Taka większa świeczka, zapach cytrynowy, będzie się po prostu dłużej paliła. Papryka, jakaś taka pewnie na kanapki albo do pizzy będzie, bo są inne rzeczy. Dwie margaryny, wiadomo, margaryna do pieczenia w lodówce zawsze musi być, bo czasami najdzie mnie coś upiec. Drożdże. Drożdże też standard, zawsze muszę mieć, bo piekę chleb lub jakieś słodkie bułki, wypieki. Tutaj sobie wzięłam taką salaterkę, można powiedzieć miskę szklaną na surówki lub inne rzeczy akurat były, więc sobie wzięłam w Biedronce. Mam dwie takie prostokątne czy tą kwadratowe, a myślę, jeszcze sobie wezmę. Tutaj akurat nie jest z Biedronki, bo mówiłam nie tylko z Biedronki, makaron, a po prostu nitki, pół kilograma na jakiś rosołek czy do zupy po prostu się wykorzysta. Jedno spaghetti, też pewnie do jakiegoś sosu mięsnego się wykorzysta. Przepis na spaghetti macie na kanale. Taka herbatka wieloowocowa, czarnej na razie nie braliśmy, bo jeszcze jest. Tu mi się zachciało takich troszkę niezdrowych rzeczy, jak to się mówi, zupki chińskie, więc sobie wzięłam. Też tak czasami się chce zupkę chińską. Tutaj akurat skończył się szampon, więc wzięłam taki. Nawet ładnie tutaj pachnie. Część zakupów wyjęłam, część potem wyciągnę. Skończyły mi się też perfumy, więc sobie takie wzięłam. Ja lubię te. One nie są drogie, a ładnie pachną po prostu z Biesa. Kiedyś już takie miałam, więc wzięłam sobie ponownie. Nie wiem, czy akurat ten sam zapach. Fajnie wygląda buteleczka. Już sobie zaraz powącham. W sklepie można było właśnie powąchać. Fajny taki kwiatowy zapach będzie do psykania się na jakieś wyjście. Raz na jakiś czas po prostu starczy. Zawsze wiadomo, jak się ładnie pachnie, to i samemu jest przyjemnie, nie tylko dla innych. Tutaj mam taki przyjaciel domu, tak zwany, po prostu odtłuszcza do mycia głównie kuchenki. Używam. Wzięłam sobie, kochanie, jeszcze w sklepie takim przemysłowym takie gumki, te recepturki, wiecie? Bo akurat nie miałam, więc się na pewno przydam. Oczywiście herbata rozpuszczalna, malinowa tym razem, czasami cytrynowa. Teraz staram się najmniej tej herbaty używać. Ser twaróg, bo mamy soki, więc trzeba pić soki. A propos soczków, soków, soczki dla chłopaków do szkoły sobie zawsze biorą te ze słomką. One są w czteropakach. Kto kupuje dla dzieci, to wie. Różne smaki można kupić. Pomarańczowe chyba i wieloowocowe wzięliśmy dla chłopców. Tutaj
Też niektórzy nie używają, ale ja akurat używam. Kostki rosołowe, drobiowe. Tutaj jest trochę tych takich przypraw. I mamy drożdże. 3 sztuki drożdży. Jakbym nie miała świeżych, to po prostu drożdże po prostu suszone. Ich tam się więcej daje na kilogram mąki, trzeba czytać. Proszek do pieczenia. Już chyba jeden mi został, czy połowa, to obowiązkowo. Pieprz ziołowy, ziele angielskie. Tutaj mamy też pieprz ziołowy, pieprz czarny. Kolejne ziele angielskie, tam to chyba była mielone. Przyprawa do pizzy, bo planuję pizzę. Cappuccino również. Takie rzeczy. Tutaj mamy mleko, 12 sztuk to standardówka, a 3 i 2. I idziemy dalej z zakupami. Mamy jeszcze mandarynki i zaraz wszystkie te rzeczy posprzątam i wyciągnę głównie warzywa na pizzę. I tak jeszcze, kochani, tutaj mamy 2 czosnki. Było 3 sztuki, ale jeden już, można powiedzieć, zużyłam. Także czosnek, bo robiłam zakwas na żurek, także zużyłam jeden czosnek. I nie widzieliście filmu, to zapraszam, film już na kanale. Mamy puszkę kukurydzy. To te głównie do pizzy, te pozostałe rzeczy. Ale jeszcze coś tam się zaplątało, na przykład kawa. Kawa Ford jest standardowo, pół kilówka. Taki tym razem pudliszki, ketchup i sos soskowy. Mamy tutaj 30 dekogramów sera Gouda, to ja go będę ścierać. Cebulka, jedną będę do pizzy potrzebować, a tak ogólnie cebula się w domu przydaje. Także cebulka, zaraz Wam pokażę, jak wygląda. Nawet powiem Wam, jak na ten czas cebulka ładna i dosyć twarda. Takie rzeczy. I lecimy dalej. Może Was troszkę tutaj poprawię. Kiełbaska, jak wiecie, ja zawsze do pizzy używam cienkiej kiełbasy. Wy oczywiście, jak robicie pizzę, to używacie sobie kiełbaski, jakiej tam chcecie, wiadomo, nie? I mamy również pieczarki, będą do pizzy i może po prostu do czegoś wykorzystam. Ja powiem Wam, że mało robię dań z grzybami, ze względu jeszcze, że temu najmłodszemu synowi nie daję po prostu dań z grzybami. Tutaj jeszcze resztka przypraw się znalazła. Liście laurowe i kminek cały. Do chleba też daję i jeszcze takie chipsy, coś niezdrowego. I to takie krótkie zakupy. Żegnam się.